Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kornwalijskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc na początek przyjrzyjmy się naszemu władcy, królowi Rikatowi, bo najprawdopodobniej to już będzie jego ostatni odcinek. Ma już 65 lat, jest pracowity, cierpliwy i szczodry. Charyzmatyczny negocjator, czyli zna się na dyplomacji, August, myśliwy, dosyć początkujący, patriarcha rodu, lubi i zna się na organizowaniu przyjęć, jest doskonałym dyplomatą, pielgrzymem, paragonem wiary, czyli powiedzmy związał nasz ród z religią katolicką, jest również geniuszem, pokryty bliznami, poeta. No, jeżeli chodzi o, powiedzmy, sprawy związane z turniejami, niezbyt się wyróżnił i jest podróżnikiem, ale też nie jakimś bardzo doświadczonym. Mamy też dwóch synów. Starszy, który będzie następcą, rządzi w Normandii. O, widzę, że mamy już też wnuka, kto go wychowuje. A, syn, dobrze. A młodszy rządzi tutaj na wybrzeżu walijskim i też w przyszłości będzie królem Walii, która oderwie się od nas po śmierci władcy. Tak więc to tyle. Zobaczmy, jaki nowy przedmiot moglibyśmy stworzyć. Dużo rzeczy. Nie pamiętam do końca, co mamy. Dobra, nie będziemy tutaj kombinować, niech się uczy tego, co, jak powiedzmy, nauczycielka uważa. Kompetentny, znaczy to zamówimy na pewno, bo zawsze jestem ciekaw, co oni przywiozą z tych dalekich wojaży. W sumie zbroję też możemy zrobić. Zaufajmy jego opinii, zakładam, że wtedy może być ciut wyższej jakości. No i to tyle. Nie wiem, czy będziemy jeszcze jakieś wojny toczyć. Teoretycznie moglibyśmy chcieć trochę tutaj odgryźć znów na Wikingach i osłabić Irlandię, ale nie wiem. Równie dobrze też moglibyśmy myśleć o większej, powiedzmy, pozycji we Flandrii, ale to by oznaczało wojnę z Lotaryngią. Też mają dobre sojusze. Jak najbardziej zapłacimy. Dużo dzieci, widzę, tu wymaga nauki. No dobra, to trzeba ogarnąć. Oczywiście nie będziemy tego wszystkiego robić sami. Wnuczka, wiedza. Dobra, to ty ją będziesz wychowywał. Ten wnuk, dyplomacja. No to myślę, że nasz władca jest tutaj odpowiedni, żeby go wychować. Ta wnuczka, szpiegostwo. O, niech będzie nasza mistrzyni szpiegów, w końcu jej ufamy w miarę. I jeszcze było dużo tych dzieci. Kolejna wnuczka, znów dyplomacja. No, nasz władca jest w miarę zajęty. O, mogę to zrobić w sumie nasz rycerz. I jeszcze, o kurde, ile tych wnuczek mamy. Wojowniczka. W sumie nasza córka, kobieta i też wojowniczka, zresztą mistrzyni konna nasza, więc jak najbardziej jestem za. Teraz zobaczmy stanowiska. Nie wiem, czy ten władca w tym wieku jeszcze chciałby polowania robić. Bardziej myślę, że może jakieś uczty. Weźmy kogoś młodszego, a niech będzie z rodziny. Zawsze dobry pomysł. Ochroniarz. W sumie jesteśmy trochę zestresowani. Błazen też nie zaszkodzi. I jeszcze jeden rycerz. A to są te specjalne? Coś od łabędzi. Tutaj zawsze warto, bo to pojawiają się lepsi ludzie od artefaktów wtedy. Tu są przeciętni. Dajmy
religią i zobaczmy jeszcze tych naszych tutaj rycerzy, jak oni się prezentują, czyli ten ma następcę. Mniej więcej już zaczynam powoli rozumieć, jak to działa. Po prostu muszą być ludzie z odpowiednimi cechami, żeby być następcą rycerza. Czasami jest to dosyć problematyczne, bo są w podobnym wieku. Czyli tu... Dobra, na razie niech tak zostanie, nic tu nie będziemy kombinować i lecimy. Pomniejszy wasal on składa hołdy i jak najbardziej tutaj przyjmiemy. A tym samym rośnie sława naszej dynastii, to cieszy. I nie mamy szczurów. To dobrze znaczy. Ostatnio wyszedł jakiś mini patch, bo w tej chwili mamy już wersję 0.4. Mam nadzieję, że to nie będzie tutaj powodowało problemów w rozgrywce, ale zobaczymy. Też nie chcę za szybko tego wszystkiego robić. Pytanie właśnie, co byśmy mogli... Nie, uczta. Bo marła nasza kobitka od łabędzi, poczekajcie. I nowa umiejętność, czyli... Na czym byśmy się skupili? Chyba po prostu na takiej wiedzy w kategoriach rozwoju. A dam to córce, czy wnuczce. Jest młoda, będzie spora na tym stanowisku. To mi odpowiada. No i pozostaje pytanie, jak długo nasz władca przeżyje. Odkryliśmy coś, a to coś z automatu, to nie jest związane tutaj jakby z naszymi decyzjami. My się skupiamy na tym, czyli dodatkowy slot do budynków. I być może też warto byłoby dalej promować naszą kulturę, bo chcielibyśmy, żeby przynajmniej tutaj te obszary przejęły naszą kulturę. Dość wolno to idzie, no ale trudno. I tak jak najbardziej chcemy więcej sławy dynastycznej. Być może w przyszłości też sięgniemy po te tereny, bo tutaj są ciekawe rzeczy, no ale to w przyszłości. Nie wiem tutaj, bo tu jest potencjalnie też, zaraz wam pokażę, uniwersytet, tu jest kopalnia, więc myślę, że jest to cenniejsze niż ta prowincja Wessex tutaj. No a czy chcemy się rozstać z Kornwalią, też nie wiem, bo to jednak nasze historyczne ziemie od początku. Na pewno też to jest niezłe i powinno w niektórych prowincjach się znajdować. No to jest też fajny bonus, kurde. Nie wiem, ale chyba póki co pójdziemy po prostu w tereny łowne. A tu jak najbardziej pójdźmy w to, to trochę zwiększy dochody. No, sporo tych terenów w naszej łapce, nie powiem. Też gdzieniegdzie warto zrobić te stajnie, bo one całkiem sporo przyszłościowo mogą dać. Tu chyba postawię na bydło, no i pieniążki się na razie skończyły. Zbierzmy nowe i zobaczymy, co dalej. No i bądźmy szczerzy, teraz troszkę czekamy na koniec życia naszego władcy, ale
Spróbujmy przebadać, być może staniemy się mądrym mężem, może coś odkryjemy, jeśli chodzi o to złoto. A znów się zadłużymy, ale no niestety nasz władca nie będzie tutaj raczej obciążał poddanych, jest szczodry, więc nie będziemy ich tak gnębić w tym zakresie. I to samo zrobimy tu, no jednak duży dług się zrobił znowu. Papież nas na razie nie poratuje. I spróbujmy. Spróbujmy nasz eksperyment. A tymczasem inspiracja. Postawmy naszą wiedzę dyplomatyczną. To nam tutaj da lepsze bonusy. I prawie nam się udała ta transmutacja, co dało nam troszkę kasy. To to jest do konkretnego rodzaju wasali. To jest dyskusyjne, czy nam to się opłaca. Bo to co mamy też jest takie dosyć średniawe, nie ukrywajmy. Z czasem będziemy mieli tony tych przedmiotów. Część nawet będzie trzeba upłynnić albo oddać, powiedzmy, krewnym. Wydajemy też dość dużo na utrzymanie naszego dworu, ale okej. Okay. Pedagogika, w sumie czemu nie? Wychowajmy te dzieciaki, które wychowujemy troszkę skuteczniej. Jakiś konkurs. Czyli my tam raczej wiele nie podziałamy, co najwyżej moglibyśmy sprawi, że nasi rycerze się doświadczą, ale chyba niezbyt na tym zależy. Prędzej, gdybyśmy mieli kasę, to byśmy zrobili coś u siebie dla prestiżu. I rośnie sława tutaj naszego, powiedzmy, sztandaru rodowego. Trzeba zawsze pilnować, żeby był ten nieszczęsny następca. I nie będziemy skurować naszego kota. No niestety śmierć kota może nas przybliżyć też do śmierci, bo możemy stracić bonusy za brak szczurów. Te Włochy mi się tu nie podobają, ale liczę, że to się po prostu naturalnie oderwie. No, a tu dosyć sprawnie wchłaniamy kolejne tytuły do Kornwali, więc to też cieszy. Patrząc z tej perspektywy, to zostało już tylko 16 lat, czyli to nie jest dużo. Może powinniśmy się skupić na tym. Chciałbym, żeby cała ta północna, czy południowa w sumie Anglia stała się Kornwalią, żeby w przyszłości, jak dojdzie do podziału, żeby to było nasze, a tu żeby powstało udzielne królestwo. Taki jest plan, powiedzmy, z dłuższej perspektywy. A co u naszego syna? Wdał się w jakąś wojnę. Chciałby obalić Diego, co ciekawe. To jest jego wasal, z tego co widzę, czy nie? Nie, bo to jest wasal tego. Ciekawe. Nasz syn sobie tutaj próbuje poszerzyć strefę wpływów. Nie przeszkadza nam to. Nie będziemy tutaj chcieli kończyć tej wojny. Ładny. Ładny pancerzyk. Zobaczmy w porównaniu z tym, co mamy. Jeden rycerz więcej, a tu 9%. To teoretycznie, jak mamy ponad 10 rycerzy, to to jest cenniejsze. A gdybyśmy go przerobili, jak on się prezentuje? Trochę strachu, mniej stresu. Myślę, że to przerobimy. Nasz władca raczej tego nie będzie używał, ale jego następca, zobaczymy. No i też mówię, no staram się troszkę wolniej grać. Zobaczymy, jak to będzie. Spróbujmy wyleczyć. Zresztą nasza żona chyba jest medyczką. A nie, myślałem.
Mamy kolejnego człowieka. Tak w sumie a propos rycerzy, to zawsze warto wydawać nasze tutaj kobitki na dworze, żeby uzyskiwać nowych, jeśli jest taka możliwość. O, na przykład ona. No, to mi się podoba. Mężczyzn czasami warto oczywiście, ale w naszej sytuacji może nie będziemy aż tak tutaj przeciągać tego. Dobra, idziemy dalej. Jestem ciekaw, czy po śmierci bracia będą w sojuszu, czy nie, po śmierci władcy. Zaręczy naszej wnuczki z synem króla jakiegoś. Jestem za. Co prawda nie ma za dobrych cech, ale... I jak najbardziej chcemy, żeby byłby szczodry. A to temu synom wygrywa tą wojnę. To dobrze, bo się bałem, że sobie krzywdę zrobi czy coś. I zaprzyjaźniamy się z młodszym synem. Bardzo dobrze. W Szwecji widzę doszło do rozbicia dzielnicowego, takiego ostrego. Chyba współczujący najprędzej. Ta wojna byłaby dosyć problematyczna, bo mówię tutaj... Ten sojusz jest w obie strony. No, Holandia... Irlandia ma jakieś problemy. O nie, władca może zakończyć swoje życie niestety. Ta medyczka go tutaj poskładała, ale to ciężko powiedzieć. Wyszliśmy z długu. Powiem szczerze, że ktoś to przywiózł z końca świata, niezbyt mi się podoba. A co u niej, bo to jest taka nasza bardziej agresywna wasalka, która tutaj ma jakieś... dziwne ambicje. Zresztą widzę, chcą podgryźć. No do niedawna nie, dalej jest z wasalką plemienną. Złożyła nam hołd, no ale... Różnie to może być. Czyli wasale plemienni są bardziej niezadowoleni oczywiście przy dużym... powiedzmy autorytecie korony. Chyba nie warto w to inwestować. A nie, nie musimy jakoś budzić specjalnie po strachu, więc... A, tymczasem nasze budynki ekonomiczne troszkę ruszyły do przodu. To mogłaby być okazja, żeby coś dziabnąć. To jest słaby przeciwnik. My teraz jesteśmy ikoną wiary w sumie, więc wypadałoby bić niewiernych. I jeżeli już tutaj, myślę, że z tej strony najprędzej, to zróbmy to. Marszałek ogranicza koszty. Wszystkie armie. A, nasz zakon jest, widzę, zajęty w tej chwili. Hmm,
posłuchajmy. Całkiem. Bardzo dobry wojownik. To aż miło patrzeć, że takich ludzi tutaj zyskujemy. Weźmy pieniądze na tą wojnę. Wezwiemy Szkotów. W sumie tych głównych graczy weźmiemy, Bawarczyków i Niemcy, czy tam powiedzmy Francję Wschodnią. Myślę, że nam wystarczy z nawiązką, żeby to wygrać. I papież nam wojnę sfinansuje. Teraz zaczniemy od zajęcia stolicy. Zobaczymy, co dalej. Widzę też jeszcze jest ta druga wojna, gdzie oni dostają trochę chyba w tyłek. Ale stolicy zawsze wart na początek zająć. Kolejne wnuki. Gdzie oni płyną? To są nasze wnuczki, więc nie będziemy jakoś specjalnie się stawiać. To są królowie, więc okej. A, moglibyśmy przyspieszyć, ale myślę, że nasz władca bardziej stawia na rozwój, czyli troszkę spowolnimy przyłączanie tych nowych obszarów w zamian za potężniejszy przyrost developmentu. O, wróg widzę zebrał jakieś siły. A powiedzmy w lepszym życiu. I nasz błazen trochę nas odstresowuje. Ach, mam jakiś przedmiot. No i ruszamy. Powinniśmy tutaj złapać główne siły wroga do generalnej bitwy. To będzie egzekucja, a nie bitwa. Jeszcze król dowodzi po ich stronie. Dobry wojownik. Gąbka na kiju się zepsuła. Można i tak. To by było niezłe dla wojownika, ale z drugiej strony mamy dużo lepszych rzeczy. Przecież... A tak, zagramy z krewniakiem. I postawmy na wiedzę czy dyplomację. Chyba dyplomację w tym wypadku. Jego wiedza jest też kiepska, ale postawmy na dyplomację. Ach, niestety. No i tak dobyliśmy jakieś doświadczenie, więc czemu nie? No i ruszmy się na terytoria, które są powiedzmy celem, a lepiej drogą morską, bo tu... Nasz władca też szybko doszedł do siebie. Szybszy development naszej kultury. Władca chyba jakoś specjalnie nie buduje swojego prestiżu, chociaż ma go tony, więc możemy troszkę tutaj się, powiedzmy, zniżyć do tego, żeby poprosić naszego biskupa. Okej, kolejna bitwa, znaczy kolejna egzekucja, powinienem powiedzieć. No
No to może chwilę przyspieszymy, bo i tak nie będę żadnych innych czynności wykonywał. Nasz krewniak chce, żebyśmy wypuścili tego typka. Wiecie co, zróbmy to. Zresztą był jego więzieniem do końca, więc nie rozumiem dlaczego. Okej, kolejne zwycięstwo. Dość szybko zdobywamy w ogóle terytoria, muszę przyznać. Czy my jesteśmy jakoś super pracowici? Tak, czyli będziemy do oporu, mimo naszego stresu, tłumaczyć to. Nie do końca służy naszemu zdrowiu. I też się komuś zmarło. Mistrzyni szpiegów. Dajmy parze wnuczkę. Nie jest może najlepsza, no ale założymy, że bardziej pewna. Ach, no nic, to musimy pracować do oporu. Nasze cechy są takie, a nie inne. No to jest najlepsze, niezbyt nas pasuje, tak szczerze mówiąc, ale no to jest to bardzo dobra rzecz, chociaż... Dobra, weźmy to. Będziemy troszkę lepszej kondycji fizycznej. I wojna. Dobra, dołączymy do niej, chociaż... Średnio mi się tam chce ruszać. Niech będzie skromny. Zresztą to nie jest dziecko nasze. Sojusz. Myślę, że tak. Super. Wojna wygrana. Dokopaliśmy niewiernym po raz kolejny. No i chyba dzieci naszej córki. Nie chciałbym, żeby ona wyjeżdżała do końca, no ale... Ta ma same córki, to... Dyskusyjnie, a tutaj... Dzieci są z innego rodu już. Tak naprawdę on by się najbardziej nadawał. No i zróbmy to. Czyli otrzyma od nas te ziemię. I zostanie też księciem. Ok. A tymczasem dorasta nasz syn, który będzie przyszłym królem Walii. Trochę kiepskie to jego wychowanie, z tego co widzę. Zobaczmy, kto znowu nie jest wychowywany. Dobra, już nie będę kombinował, może sam ją wychowam do końca. I pieniążki od Irlandczyka. Starszy syn się nauczył francuskiego. Też Szkocja, widzę, nabiera sił. Nasz sojusznik, więc się tym raczej nie martwimy. I tak, bądźmy bardziej otwarci na inne kultury. Jak wygląda ta wojna? Są dwa mocarstwa, powiedzmy Karolingów chyba, jeszcze oba nie, tu już jedno Karolingów, a drugie jest mieszanka, nowa kultura jakaś tutejsza. I został również wyklęty przez papieża, co ciekawe.
Kogo wesprzemy? Obu lubimy bez różnicy, szczerze mówiąc, losowo po prostu. Nie zależy nam jakoś na przyjaźni z nim specjalnie, a tymczasem książę czego? Northumbrii? Jakiś Brynicz, nie wiem. Oj, chyba któryś z naszych rycerzy kopnął w kalendarz tych ważnych, nazwijmy to. A nie. To by się jakiś młodszy następca przydał. Ten pan się wydaje ciekawy. No, dobra, niech tak zostanie. Ogólnie trzeba po prostu stale pilnować, żeby był następca, bo inaczej przepadną te punkty, które tam się uzbierały. Dość duża armia włoska. I doszło do upadku Włoch, które chyba sobie specjalnie dobrze nie radzą. Co to za wojna? Tu nas próbują podgryźć. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. No i chyba będzie trzeba tych Francuzów wyrzucić w tej chwili, korzystając z tego, że są naprawdę słabi. No to może być dosyć ciężka bitwa. To mamy przewagę na własnej ziemi, ale to są Wikingowie, co zawsze jest problem. Mamy lepszego dowódcę, więc ich wdepczemy w ziemię. Elegancko. Berło, legendarne umiejętności. Zobaczymy, co nam stworzy. Nie no, nie chcemy śmierdzącej dziury w podłodze. Jak najszybciej trzeba to ogarnąć. I możemy to, powiedzmy, żonie zadedykować. No. Władca dożył do 70. Widzę, że nasz wnuk otrzymał jakieś ziemię, co nie do końca mi się podoba, bo nie będziemy później nie mieli kontroli. No ale trudno, nasz syn już to zrobił, więc nie będziemy w to wnikać w tej chwili, póki nim nie rządzimy. Byliście przeciwko braniu pieniędzy co chwila od papieża, więc sobie darujemy. Co prawda przydałyby się na rozwój, ale niech będzie, że na razie odpuścimy. Ta wojna troszkę w martwym punkcie ugrzęzła.
I ktoś nas plądruje. No, tu naszego syna. Czy on sobie z tym powinien poradzić? Tu ma 3000 zbrojnych. No a my chyba skorzystamy z okazji. To są terytoria de jure, a przeciwnik jest po prostu mega słaby, więc trochę głupio byłoby tego nie wykorzystać. Straciliśmy ważnych ludzi. Mistrz karawan to jest jedno z ważniejszych stanowisk, szczerze mówiąc, w tej chwili, bo decyduje o przemieszczaniu się gdziekolwiek. No, u naszego władcy 70 na karku. Dobra, dajmy kogoś w miarę młodego. I z dobrą, chociaż król ma naprawdę. Ale ta szybkość nie jest chyba aż tak ważna jak bezpieczeństwo. Okej. W sumie architekt to nie jest najgorsze. By się ktoś przydał. Chociaż drogie. No i może starczy na razie. Mamy tutaj pauzę. Naszą mistrzynią szpiegów. Nie chcemy, żeby wyjeżdżała z państwa. W ogóle znajdźmy jej kogoś. Kolejny wojownik, 36 lat, dużych rozmiarów, no, odpowiada mi. Katolik z Płocka chyba. Tak, pies nam się przyda. Być śnieżek, ten śnieg. W sumie możemy się takiej trzymać zasady, że pieniądze od papieża bierzemy, jeśli wyruszamy na wojnę z niewiernymi. A tak, to sobie to odpuścimy, bo widzę, dużo ludzi było przeciwnych temu w komentarzach, więc niech tak będzie. Jest najgorsze, ale kolejna wojna. Co tu się dzieje? Westfali. Bratanica, siostrzenica, siostrzenica. Wnuczka dorasta i wnuk. A, to ten, co dostał władzę tam w Irlandii. Chyba tu trzeba pomóc, bo wojnę tą powinien się bez problemu wygrać. Przeciwnik nie posiada już żadnych sił. W
warto byłoby rozwalić tą armię, bo jeżeli ona zdobędzie stolicę, to może się to wszystko źle skończyć. O, nasz syn się włoskiego nauczył. Ta wojna to będzie egzekucja praktycznie. Dokładnie. I trzeba było zdobyć Paryż, żeby zakończyć ten konflikt. Raczej będziemy cierpliwi. Poczekamy na Pieseła. Czy chcemy się pochwalić tą poezją, czy to my się pochwalimy, czy jego pochwalimy ciężko, ale pokażemy tą poezję, niech będzie. W sumie moglibyśmy go też zaprosić na dwór. W końcu naszym przyjacielem i może nam się przydać jako poeta. Czyli tak... No, nowy champion potrzebny. I tak, jest dobry materiał na poetę. Ta wojna to nie idzie, bo nasi idioci nie odbili tych... kurde. Nasz syn zginął w nieznanych okolicznościach. Wow. Kurde, niebezpiecznie dla naszej dynastii, czyli w tej chwili następcą jest nasz wnuk, Rikard II. Ale przynajmniej będzie zupełnie inny od nas, jest bez serca i jest obżartuchem. Myślę, że będziemy chcieli go wychować. No, to jest... zaczyna się komplikować. Teraz, jeżeli nasz władca umrze, no to będziemy mieli znów małoletniego króla. Na marszałka chyba damy kogoś, się na tym po prostu zna. Powiedzmy naszego rycerza. Dobra, odzyskujemy terytoria. I mamy haka. To jest ten... kim on jest? Słoweńco... no, Węgrem. Nie chcielibyśmy tutaj tak obcej kultury, czyli... on powinien być wychowany przez... no, powiedzmy naszą córkę. Ma zmienić kulturę. To powinno troszkę rozwiązać sprawę. Co byśmy tu zrobili? Wiem, że było negatywne podejście, że władca jest szczodry, ale jak widzicie, jeżeli używa, to nie generuje stresu, jeśli robimy coś, więc osobiście uważam, że jeżeli coś nie generuje stresu w tej grze, nie jest przeciwko charakterowi władcy. Dlatego też będę to robił. To mnie każdy może inaczej ocenić, ja ogólnie trzymam się za tej zasady, że stres to znaczy, że jest przeciwko charakterowi.
Czyli teraz tak, o co jest ta wojna? O jedną prowincję, jaką mi zapowiedziałą gdzieś, tylko gdzie? Nie mówcie mi, że tu. No to już się nie dziwię, że tak kiepsko idzie, no bo oni po prostu tego nie pilnują i tutaj stracą to znowu. W ten sposób i mamy jeńców, oczywiście uzyskamy z nich pieniążki. Tak, jest szansa, żebyśmy czegoś się nauczyli, czyli czemu by nie? No, odbijmy to, bo tej wojny nie wygramy inaczej. Sojusz. A, jakaś krewna nasza, jak najbardziej się zgodzimy. Chyba chcemy być bardziej badaczem niż człowiekiem religijnym, chociaż z drugiej strony jesteśmy tym symbolem wiary, paragonem, cnót i tak dalej, i tak dalej. Dobra, rozwalmy tych dziadygów. Dobra, ta wojna już chyba wreszcie idzie w dobrym kierunku. Tu są jakieś też tereny, które można by szybko chyba zdobyć, bo są zaraz przejdą z rąk do rąk. A Norwata jest szczodry, czyli zapłaci za szkody wyrządzone przez Pieseła. Zobaczmy, jaką broń zrobić, że jest przeciętna, więc nie wierzę w cuda. O, ale tu mamy coś nowego. O, bo nie mieliśmy tego typu przedmiotów jeszcze. Całkiem fajna figura. Kornwalijska statua. Nowy arcybiskup. Tutaj dość szybko nasza kultura koniec końców została wprowadzona. Czyli najpierw Wessex zrobimy, a potem to. To powinno być wszystko tu kornwalijskie. Okej. Niech zrobi tak, jak uważam. Dobra. Nie wiem, czy trochę nie przesadzamy z ilością tych przedmiotów. Niech się ogarnie. Więc chociaż nie jest za szczęśliwa, ale i tak nas lubi. Ten błazen robi dobrą robotę. Nasz władca naprawdę jest mało zestresowany. Zmuśmy, żeby zrobiła coś lepszego, ale niestety trochę nam szczęścia to nie dopisało. I tak, sprawmy, żeby był pracowity. Tak jak my.
co? Odwołajmy te siły. Zrobiliśmy i tak dużo. Gdyby nie my, to ta wojna by się chyba nigdy nie skończyła. Kurde, 74 lata. Długowieczny, no i naprawdę wspaniały. No, nasz wnuk taki dobry już nie będzie na 100%. O, straciliśmy osobę od artefaktów. Powiedzmy, idziesz ty. Ty zróbmy jakieś naprawy, póki są pieniądze, bo potem może nadejść czas, że tych pieniędzy nie będzie. A co w Brytanii się dzieje? Dostają w tyłek. No, jeżeli Brytonia zostanie podbita przez Wikingów, to myślę, że będzie w przyszłości powód, żeby tam interweniować i zająć te tereny. No to są tereny naszej rodziny, szczerze mówiąc. Na bocznej linii, no ale i tak. Czy szans na stanie się zielarzem? I staliśmy się zielarzem. Kurde, ile nasz władca będzie żył? To jest kolejny bonus. Przeciętny to nie. Przecież... Jakie mamy regalia? Dosyć kiepskie, chociaż... Koniec końców dobre, bo dają bonus do kasy za potężnych wasali w Radzie. Jest przeciętny, to nasz najlepszy przyjaciel. Dobra, dajmy mu sianko. A temu albo stać nas. Walijska włócznia. Niech będzie na temat chwały naszej dynastii, jeśli odwołam, powiedzmy. To od razu to rozwalę, bo to jest niepotrzebne. I zadedykujmy to naszej żonie. O nie, nasz władca nagle się źle poczuł. Nasza wnuczka, wow, dobra wojowniczka. Z... Syn króla Szwecji, młodszy syn. Nie będzie z tego sojuszu, ale on jest dziedzicem. No dobra, to zmienia postać rzeczy trochę. Że nie widzę tej Szwecji na mapie, bo to jakieś takie gdzieś resztki zostały po tym rozbiciu dzielnicowym. Dobra. Dane zwycięstwo. Kolejna wojna. Nie będziemy się w to mieszać. To jest wojna między naszymi sojusznikami. Bardziej, że władca jest już umierający. Ile umiejętności mamy, które mogą poprawić jego... nie udało się. Jego pracę. A, dobra, to doszło do podziałów, czyli...
nie ma takiego imperium tej Italii potężnego. Nowy lekarz, no w naszym wieku to nam chyba nie pomoże, ale potrzebujemy. Dajmy ją. Jeszcze muzyka sobie weźmy. Pieniążki oczywiście się przydadzą. Nie dożyjemy do dorosłości naszego wnuka, a szkoda. Kurde, trzymamy się. Myślałem, że to już zaraz. A może jeszcze dokończymy nasze dzieła. Dobra, nasza mistrzyni szpiegów niech się wychowa. I komuś znów się kopnęło w kalendarz. Mamy dość mocną pozycję, możemy dawać na stanowiska ludzi, którzy się na tym znają. Przyjmijmy ten prezent, chociaż to nas zestresuje, czy co? Dla mnie to jest trochę głupie, bo to w ogóle nie pasuje. Władca, który jest szczodry, nie naśmiewałby się, że który dał tak mało. To go obrazi, no dobra, zróbmy to. Czasami mam wrażenie, że te niektóre decyzje są troszkę niepasujące do osoby. Sporo prestiżu, czyli stycznego, czy tego renown. No ale nie, bez szans. Pytanie, czy to nie jest do podmiany, bo to jest ten rodowy, a nie dynastyczny. I szczerze... Chyba wolę mieć więcej renown niż te inne bonusy. No, oczywiście to nasza główna dynastyczna powinna wisieć za władcą. I stało się. Nasz władca umiera w wieku 76 lat, a rządy przejmuje jego zaledwie 15-letni wnuk. No i teraz zobaczymy. Po pierwsze doszło do podziału. Nasz wuj odziedziczył Walię i ma sojusz ze Szkocją. Czy możemy z nim zrobić sojusz? Możemy. Jak najbardziej potrzebujemy. Potrzebujemy też wychowawcy. Dajmy ją, ale źle to widzę. Zbyt często zmienialiśmy tych wychowawców. Tak mi się coś wydaje. Więc jak wygląda sytuacja? Nasz władca Rikard II jest obżartuchem, jest pozbawiony emocji i uczuć, jest pracowity, no i uczy się na badacza, naukowca, jest również przystojny i bystry. Oczywiście odziedziczył dość silne państwo, więc to jest akurat na plus, no ale
Jak widzicie, teraz zacznie się zabawa z wasalami. Musimy jakoś to rozegrać. Czyli tak, tą władczynię Mercji, która jest tym wasalem plemiennym, damy na zarządcę. Też trochę lubiłam. A, sfeudalizowała się, to dobrze. Na mistrza szpiegów damy księcia Anglii Wschodniej. Właśnie jak się wojna między nimi zakończyła. O, wygrał. Odebrał tutaj tą prowincję. Na marszałka pójdzie. Kto to jest? Książę Kentu. Tu też widzę jakąś ma tu wojnę wewnętrzną. A oni się tu widzę między sobą biją. Akurat to mi się nie podoba. Chętnie bym mnie tej wojny zabronił. Ale zobaczymy z czasem. No i mamy nielubiącego nas specjalnie regenta. No a tu dajmy na razie jego, bo widzę nie ma tu innych silnych wasali, czyli to jest załatwione. No i myślę, że trzeba komuś przekazać Kornwalię, znaczy nie Kornwalię, a Normandię. Weźmy jego, bo to jest ten parachial wasal, oni są troszkę bardziej przyjaźni, nazwijmy to. Robmy w ten sposób. Miejmy nadzieję, że nas tutaj nie wykiwa i nie dowali nam jakoś. No, może poczekajmy, aż dorośniemy, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja. A, jesteśmy na spotkaniu z dziećmi. Zobaczymy, co tu się dzieje. Tak, praca będzie kontynuowana. W sumie nasz władca się, tak powiedzmy, specjalizuje w wiedzy, więc chyba by chciał się czegoś poduczyć. Chyba zapłacisz. Jakiś sekret się po prostu wyda i tyle. Skończmy to spotkanie młodzieży i zobaczymy, co dalej. O, wpadła nam w oko kto? Jakaś panienka z Walii. Bardzo fajne berło wyprodukował. Zaraz się tym zajmiemy, jak tylko wrócimy z imprezki. Chyba też niedługo dorośniemy. Będzie trzeba poszukać narzeczonej również. Myślę, że wykorzystamy sytuację, żeby troszkę poszerzyć naszą wiedzę ekonomiczną. I to akurat było to, co było nam potrzebne, żeby sprawniej zarządzać terytorium. No, a to żeśmy przejęli chyba. I całkiem fajną rzecz to żeśmy przyjęli. Zaraz to, kurde, tyle rzeczy do ogarnięcia będzie. Dobra. A, bo nasza matka umarła. Odziedziczyliśmy tutaj tereny, które i tak się oderwą od nas. To zbyt daleko oddzielone morzem, lądem i czymkolwiek, więc to nam średnio na tym zależy, tak szczerze mówiąc.
Czy z naszym krewniakiem tutaj dałoby się dogadać? A to jest ona? A, bo tamten umarł i odziedziczyła po nim siostra. Nie, nie możemy. Całkiem niezły znadwojownik, tak bym powiedział. Czyli tym władcą się bawimy trochę znowu w wszelkiego rodzaju turnieje, jeżeli będzie taka sytuacja. To jest pracowity, więc myślę, że będzie chciał tutaj przetestować swoje umiejętności. Nie odpuśćmy przekonywania go, to nie jest dla nas teraz jakoś super ważne. A, bo teraz musieliśmy dopłynąć. Fajna w sumie rzecz, bo tu była nasza dawna stolica, więc dopłynęliśmy tu, ale w tej chwili musimy przyjechać do naszej nowej stolicy jako króla Kornwali i Anglii zresztą. Tutaj nasi się utrzymali, czyli nie będziemy interweniować w te sprawy. I super, wróciliśmy do domu. Jeszcze może byśmy mogli coś zorganizować u siebie. Chyba niezbyt. I teraz się przyjrzyjmy sprawie tutaj. Korona zostaje. Pieniądze czy... To jest takie bardziej ogólne, dobrze. Zwiększy też znacznie płodność władcy, co jest dyskusyjne, czy jest aż tak dobre, bo to dojdzie do podziałów, ale chyba to użyjemy. Czy będziemy łuczników używać? Daje nam troszkę większe bonusy do wszystkiego w sumie. Wiecie co? Ciężko mi powiedzieć, czy będziemy dowodzić kiedykolwiek osobiście, więc na razie może niech to jest jak jest. No i tu na pewno będą zmiany. Pozbędziemy się tego piórka. Pozbędziemy się na pewno tego. Nie chcę tego aż tak zbierać, żeby to się tak rozpadło. Pomaga w nauce, naprawmy, może się przyda. Może najpierw zdejmę wszystko. To nam podnosi ładnie walkę wręcz. Będziemy niezłym wojownikiem, więc czemu w sumie nie? To pójdzie wek. Też. To się może przydać. Daje troszkę ogólnych dochodów, ale z domeny, czyli naszych jakby własnych. Czemu to się tak dziwnie układa? A, bo my te dwie łapki, czyli jedną rozwalimy, jedna zostanie z nami. Mamy ich jeszcze, więc... weźmy też to, co nam troszkę podniesie wiedzę i zdrowie. Już są dwa, więc nie chcę dwóch. Wiem, że można mieć dwa, ale jakoś tak uważam to za nudne kopiowanie. Dodatkowy rycerz. Mniej stresu. Kurde, dużo rzeczy jest fajnych, ale może weźmy tą. I przyjrzyjmy się naszym książkom, jakie mamy. Dyplomatyczną i chyba to jest jedyna, jaką posiadamy dokładnie, czyli miejmy nadzieję, że nasz wykształcony potencjalnie władca trochę tych ksiąg potworzy.
I tutaj oczywiście nikt nic nie dostanie, po prostu won dziady. Brakuje nam rycerza. I jak tam tutaj sprawa wygląda? Ma następcę i ma następcę. Dobrze. Czyli wśród dworzanek by trzeba było znaleźć komuś męża. Najpierw jakieś pieniądze może za więźniów się znajdą. Jak najbardziej. Nikogo nie będziemy wypuszczać, skoro władca jest bez serca, więc to... O, mam jakąś dosyć potencjalnie okej kobitkę. Są strasznie starzy. Weźmy tego 37-latka. O. Jeszcze jakiegoś jednego. Tych dziadków to ominiemy. 39 to już tak się wydaje, że w miarę ok. O, prawie wszystko Anglosasi. No i będzie trzeba poszukać narzeczonej. Niedługo. Nie wiem, czy powinniśmy dorosnąć najpierw, czy... Już teraz, ale chyba już teraz poszukamy kogoś. 15 lat. Silna lub inteligentna. O, nawet byłby jakiś sojusz. Ale piękna nam średnia w tej chwili potrzebna. Szwedka. Z sojuszem z Bohemią, geniuszka. Myślę, że się na nią zdecydujemy. Jednak dobre połączenie, bo i tytuł królewski, i dobra cecha genetyczna, czyli czego chcieć więcej. Gdzie ona tu była? Z moimi Ridów to też jest dosyć stara dynastia. 6 lat, 9 lat, również trochę młodsza, no ale... I myślę, że będziemy chcieli dla prestiżu i pozycji wydać wielkie wesele. Mamy całkiem niezły sojusz. No i czekamy, aż na władcę dorośnie tak naprawdę. No, nasz regent ma troszkę dużo władzy. Nie wiem, kto w ogóle jest. Jakiś dziwny typ. Pieniędzy trochę szkoda. Wiecie co? Nie. On niedługo i tak straci pozycję, więc... Nie będziemy tu kombinować jakoś wielce. Frakcję, w której jest nasz mistrz szpiegów.
książę wschodniej Anglii. No. I ta frakcja może być zagrożeniem, bo właśnie co tu widzę, znowu ktoś dołączył. Jak tylko dorośniemy, będzie trzeba zorganizować ucztę, co troszkę powinno pomóc. I nasz władca dorasta. Całkiem nieźle. Jest dobrym intelektualistą, powiedzmy, czyli no, jest szansa na dobrego władcę. Skupmy się na wiedzy po prostu. I skończmy regencję. To ciekawe, co się wydarzy. Nie zgodzi się, czy on się... No, takiego problemu to jeszcze nie widziałem. Cóż możemy z nim zrobić? No, władca jest bez serca. Jeśli nie miałby oporu, go po prostu pozbawić władzy. No. Trzeba się tego człowieka będzie zwyczajnie pozbyć. Jest zagrożeniem dla państwa. Są ludzie gotowi nam pomóc, więc miejmy nadzieję, że to jakoś podziała. Jesteśmy pracowici, czyli powinniśmy spróbować rozwinąć naszą stolicę, co nas mocno zestresuje. Niestety, ale spróbujmy też trochę to ograniczyć poprzez ucztę. I myślę, że po prostu odbędzie się na stolicy. O, i moglibyśmy się skupić na tym, żeby zamordować... A czemu matkę mordować? Naszego tutaj typa. Gdzie on tu jest? Bo on nie przyjdzie na tą ucztę. Czekajcie, zobaczmy listę gości. Jak ja mam go znaleźć? Tego wynika, że go tu nie ma na tej liście. Poczekajcie.
Zaraz zobaczymy, co za typ. Możemy... O! Mam jakiś sekret na niego. Może to nam pomoże. A. Dobra, idziemy na konfrontację. No dobra, trafi to do więzienia. No i w tej chwili teoretycznie powinniśmy móc się go pozbyć ze stanowiska. No to by było dziwne. A Norwacja jest bez serca. Nie będzie się bawił w takie rzeczy. Czego dziada czekają najpierw tortury. Dokładnie. O, stresowaliśmy się. Ja myślę, że trochę ćwiczeń nam nie zaszkodzi. I zostanie ścięty. Trochę jest to akcja tyraniczna, ale trzeba było coś takiego zrobić. Ten człowiek był zbyt niebezpieczny. Co prawda mamy chyba nowego regenta. Znów jest niebezpieczny. Ale być może tym razem mamy do czynienia... O kurde. Dobra, zrobimy ucztę, potem spróbujemy troszkę zmniejszyć jego władzę i zobaczymy, co dalej. I chyba chcemy, żeby była w naszej stolicy. I tym razem być może spróbujemy po dobroci, czyli... Jeżeli nie udało się siłą, chociaż ten też nie chce przyjść, kurde. Dobra. Po prostu zróbmy przyjęcie z rozmachem na początek i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Nasza sława rośnie. No i grozi nam ciągle ten bunt. Co ciekawe, mój nasz regent jest tutaj częścią tego buntu. No i co, jeżeli nie zgodzi się, to co się wtedy stanie? Do końca nie rozumiem.
No tutaj będą kary i do więzienia trafia nasza krewna. Myślę, że po prostu ją wypuścimy za okupę, chociaż myślę, że tu można by było chyba zmodyfikować dla większych pieniążków, jak najbardziej, czyli myślę, że nie, czyli... W ten sposób ona religijna jest, co ciekawe. Po prostu w ten sposób. Nie jest to wielki zysk, ale zakładamy, że to się z czasem troszkę rozwiną jednak te ziemie. Ten by chciał pozycję w Radzie, pewno. Tak, ale on nas bardzo lubi, bo otrzymał od nas świeżo te ziemie. No i może być, może czeka nas wojna domowa, ale raczej nasz władca się tutaj nie cofnie. I znów zwiększa władzę tej regencji, coś robi niebezpieczne. Gdybyśmy zaryzykowali, po prostu zażądali zakończenia regencji, co się stanie w takim wypadku? Nic po prostu. Oczywiście do lochu. Po prostu troszkę stracił władzy, ale i tak nie jesteśmy w stanie się go pozbyć. No i czekamy na tą ucztę, no i na tą rebelię, która... No, jest zagrożeniem. Są zarówno ruchy niepodległościowe. A tymczasem zaczyna się uczta. I tak, skorzystajmy z okazji, zakupimy wino w mieście, dzięki czemu troszkę lepsze wrażenie zrobimy na wasalach. Spróbujmy tak tutaj rozegrać sprawę, żeby ludzie, którzy mają podobne cechy do nas, bardziej nas lubili. No, ktoś nas docenił. Poznaliśmy sekret miłosny jakiejś tutaj przybyszki, co nie jest chyba zbyt ważne. Zdecydowanie wyższe standardy na dworze, nie zależy nam tutaj na dbaniu o ludzi, którzy nas obrzygali na imprezie. I super. Dość dobre relacje z wasalami podniosły się. Co dalej? No niestety nie rozwiązało to problemu. Bunty nas obydwa czekają. Mamy potencjał najemników, jest szansa, że Bohemia nam pomoże, chociaż ja tu się spodziewałem królestwa, a to jest jakieś śmieszne, pojedyncze miasteczko, więc trochę żeśmy na tym kiepsko wyszli, żeśmy ten sojusz zawarli. A mamy też siostrę pięcioletnią, może tutaj jakiś sojusz by się udało zawrzeć. Hmm,
To jest dość bliska rodzina, no ale na pewno lepiej się prezentują niż te stare dziady. Chyba mamy też coś tutaj bliższego, czyli Bretonia, która w sumie chyba jest najrozsądniejszym tutaj partnerem jako sojusz. Zgodzić nam małżeństwo matrynarne. Okej, czyli tutaj sojusz w obrębie, powiedzmy, rodziny. Dalekiej mocno, bo to już się podzieliło wieki temu. Będziemy go blokować dla zasady. Nie chcemy wzrostu jego wpływów, niezależnie co będzie chciał robić. I użyjmy naszego prestiżu, żeby trochę też ograniczyć jego pozycję znowu. I oczywiście nasz władca się nie podda. Nie będziemy przyjmować gruźb od naszych wasali, no ale niestety bunt jest dosyć potężny. Wezwiemy sojuszników. Okej, ale myślę, że na tym skończymy odcinek. To jest ciekawy moment. Zobaczymy, jak sobie nasz władca poradzi z buntem wasali, który no dość duży. No i mamy też upierdliwego zarządcę, w sensie regenta, który może nam sprawiać kłopoty. Tak więc póki co pozdrawiam i do zobaczenia.